spowodowany jest planowaną inwestycją firmy Kronoszpan. Dokładnie chodzi o UTBS. Wcześniej ten briefing poprzedziły konferencje prasowe 20 września firmy Kronoszpan, 21 września Stowarzyszenia CEDA. Żeby tutaj przejść do konkretów, tytułem wprowadzenia powiem, że chcielibyśmy dzisiaj ustosunkować się do tej całej sytuacji, przedstawiając obiektywne fakty, ale też zaprezentować jednoznacznie nasze stanowisko jako przedstawicieli władz samorządowych, jako przedstawicieli radnych klubu, zarówno miasta, jak i radnych powiatu, którzy mają na tę całą sytuację jednakowy pogląd. Może zacznę od konkretów. W 2010 roku burmistrz Douglas podpisał porozumienie z firmą Kronoszpan. W kolejnych latach 13-14 były kolejne porozumienia, które zobowiązywały strony do pewnych zarówno miasta, jak i firmy Kronoszpan działań. Nas mnie dzisiaj interesowało przede wszystkim działania w obrębie ochrony środowiska i to, co wykonał Kronoszpan. Ja tylko przypomnę trzy najważniejsze takie inwestycje Kronoszpanu, z których się wywiązał i zobowiązał przed burmistrzem, a co za tym idzie przed mieszkańcami Szczecinka. Mianowicie pierwsze to jest uporządkowanie gospodarki wód opadowych i tutaj przekierowanie ich do większego kanału, a przede wszystkim zakończenie ich uzbrojenie podczyszczaczami. To zostało wykonane, to było zawarte w porozumieniach. Inną inwestycją jest likwidacja hałdy, która też została zlikwidowana, a bezpośrednio w przeciągu kilkudziesięciu lat mogła stworzyć zagrożenia dla złóż pitnych dla miasta Szczecinka, ona została zlikwidowana. No i ta ostatnia, według mnie jedna z ważniejszych inwestycji, która zdała się na terenie Kronoszpana, mianowicie realizacja tak zwanego suchego elektrofiltru. Ten suchy elektrofilt to jest urządzenie, które, żeby Państwu przybliżyć, ma na celu uporządkowanie uciążliwości, chociaż w jakiejś części związanych z powietrzem. Jeżeli chodzi o firmę Kronoszpan, to tam na dzień dzisiejszy funkcjonują dwie duże linie technologiczne. Ten suchy elektrofilt, który został wybudowany przez firmę Kronoszpan, on miał na celu zmniejszyć uciążliwości pochodzących z linii technologicznych przetwarzania NDF i tak też się stało. Ta linia, jakby można powiedzieć, obrazowo jest jakby 1/3 działalności firmy. Pozostałe 2/3 działalności firmy to jest produkcja płyty wiórowej. I tutaj, żeby uporządkować sprawy związane z uciążliwościami odorowymi, zapachowymi, pyłowymi na terenie miasta, należy wykonać kolejny filtr. My dzisiaj wiemy, że Kronoszpan chciał zrealizować takie urządzenie, które my dzisiaj nazywamy UTBS. To jest potężne urządzenie, które w 90% ma zmniejszyć uciążliwości związane z pyleniem, odorami, ale też zlikwidować przede wszystkim dymy. No, dzisiaj wiemy, że ta inwestycja można powiedzieć znalazła się na zakręcie. Mam nadzieję, że Kronoszpan nie zrezygnuje z tej naprawdę potrzebnej i proekologicznej inwestycji dla miasta Szczecina. My jako przedstawiciele, tak jak powiedziałem wcześniej, samorządu szczecińskiego, przedstawiciele mieszkańców, radni, chcielibyśmy tutaj jednoznacznie wyartykułować swoje zdanie na temat i ustosunkować się do tego, co zrobiła Sisterra, ale także do tego, w jaki sposób przedstawiła Państwu zmanipulowane dane na swojej konferencji. Drodzy Państwo, burmistrz tutaj tak powiedział bardzo specjalistycznie i merytorycznie. Ja, drodzy Państwo, reprezentuję mieszkańców Szczecinka. Przychodzą do nas znajomi, sympatycy nasi i pytają się, wreszcie słuchajcie, powiedzcie, o co wam chodzi. A tak naprawdę też nie rozumiem, o co chodzi, bo wszyscy mamy jakiś jeden cel, żeby tym w mieście wreszcie przestało śmierdzić. Tak kolokwialnie powiem, śmierdzić. Wszyscy na to czekamy. I ja naprawdę bardzo wierzyłam, że w to urządzenie tak zwane UTWS. Nie znam się na tym. W związku z tym wierzyłam dla firmy Kronoszpan i dalej wierzę, że on i tak czy siak ten UTWS powstanie. Natomiast
no nie rozumie takich działań, gdzie my tu tak naprawdę razem, są z nami tutaj przedstawiciele tu, powinniśmy wszyscy razem stanąć, i przedstawiciele TED, i przedstawiciele opozycji, i mówić jednym głosem, bo nam wszystkim chodzi o czyste powietrze, żeby wreszcie w tym mieście przestało śmierdzić. A tu, no niestety, pojawia się jakaś taka lampka, hello, to nie jest tak. My napisaliśmy jakieś wstrzymanie po dofinansowaniu. Ja się merytorycznie do tego nie mogę odnieść, ponieważ ja wierzę instytucjom takim jak Ronoszwan, bo my jak gdyby powinniśmy zawierzyć tym wszystkim im działaniom i wtedy ich dopiero wypunktować. Dostali dofinansowanie, dostali nasze światło, którym mają wreszcie wykonać dobrą rzecz dla mieszkańców tego miasta, dla tej izolacji, tego smrodu. I się okazuje, że no, to jak gdyby zaczyna się bardzo, bardzo oddalać. Nie wiem, czy ktoś jeszcze... Proszę. Szanowni Państwo, ja mogę powiedzieć jako przedsiębiorca. Jestem zainfogujony takim zdarzeniem, jakie miało teraz miejsce. Otóż to jest zły sygnał dla nas przedsiębiorców. Zablokowanie przez stowarzyszenie pseudoekologiczne, można powiedzieć, inwestycji, obojętnie jakiej firmy, czy to będzie Konoszpan, czy to będzie inna firma, to jest zły sygnał w perspektywie tego, co ma się wydarzyć w najbliższym czasie środków unijnych, które będą i tak spływały do Szczecinka. Niedługo każda firma będzie mogła korzystać z tych środków, będzie mogła aplikować o te środki, ale będzie potrzebowała też opinii środowiskowej. I ja uważam, że to jest działanie tylko i wyłącznie polityczne, żeby zablokować dofinansowanie, w jakiej formie ono jest, nieważne. Ale to nie jest proinwestycyjne dla miasta Szczecinka. Ja bym się chciała tutaj dokonać do tego, co mówiła koleżanka Anna Grażyna Kuszma. To przedsięwzięcie, które Kronoszpan chce zrobić, żeby polepszyć jakość powietrza w naszym Szczecinku, zmniejszyć czy całkowicie zlikwidować odory, to nie jest zwane UTBS-em, to wiedzę o tym przedsięwzięciu my nie opieramy tylko i wyłącznie na Kronoszpanie. To nie jest moja opinia o tym przedsięwzięciu, to nie jest tylko wiara w wiedzę, w to, co przedstawia Kronoszpan, ale to są też fakty, proszę Państwa. Wiemy, że baty sybirskie zostały już określone. Baty, czyli tak zwane best available techniques, czyli najlepsze dostępne technologie, dla przemysłu drewnianego zostały określone w 25 listopada 2015 roku. Jeśli ktokolwiek chciałby, próbowałby dowiedzieć się, co to jest ten UTBS, na stronie Ministerstwa Środowiska istnieją już konkluzje z tych batów właśnie dla przemysłu drewnianego i tam jest ewidentnie napisane, proszę Państwa, że dla emisji do powietrza są takie zalecenia, że żeby właśnie między innymi ten UTBS jest tam określany jako jeden z najlepszych dostępnych obecnie technologii. Także to nie jest tylko kwestia naszej wiary w Kronoszpan, to nie jest tylko kwestia jakichś ekspertów. To są wypracowane przez lata i ogłoszone na stronie, i przyjęte przez rząd polski, ogłoszone na stronie Ministerstwa Środowiska. Informacje, także my się na tym też opieramy, to jest nasza bezpodstawna wiara. Tutaj też, jak pani radna wcześniej powiedziała, my startując do wyborów rozmawialiśmy z mieszkańcami i mieszkańcy, zwłaszcza dzielnic, które leżą w bezpośredniej bliskości Kronoszpanu, przedstawiali jako jeden z głównych problemów, kiedy z nimi rozmawialiśmy. Kronoszpan, smród, dokuczliwości, plenie i prosili nas i między innymi nam zaufali, dlatego nas wybrali, żebyśmy temu przeciwdziałamy. Dlatego właśnie tutaj dzisiaj żeśmy się zebrali, żeby powiedzieć, że my jako radni Klubu Platformy Obywatelskiej, zarówno z miasta, jak i z powiatu, którym mieszkańcy zaufali, którzy nas wybrali, jako radni miasta z wybrani, przypominam, z okręgów jednomandatowych. Czujemy na sobie tę odpowiedzialność, której podjęliśmy się w dniu wyborów i chcemy jej sprostać. Dlatego będziemy ze swej strony robili wszystko, żeby powietrze w naszym mieście było jak najlepsze. I to, tego typu inwestycja to jest właśnie UTBS. Podkreślam, nie jest to tylko wiara w Kronoszpan, ale to są, proszę Państwa, fakty.
ta większość została już tutaj przez moich przedmówców powiedziana. Ja chciałbym to jakoś skonkludować. Tak? My jesteśmy tutaj dzisiaj bardzo silną reprezentacją miejsko-powiatową, można powiedzieć, reprezentanci Klubu Platformy Obywatelskiej. Chciałbym Państwu powiedzieć, że w naszej świadomości nigdy nie będzie i nie ma przyzwolenia na to, aby grupa ludzi, którzy działają w ramach tzw. organizacji ekologicznej, sabotowała wysiłki zmierzające do poprawy jakości powietrza i jakości życia w Szczecinku. Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych Terra mieni się organizacją ekologiczną. W moim osobistym przekonaniu jest to organizacja antyekologiczna, przynajmniej na to wskazują jej działania zmierzające do tego, żeby dokonywać permanentnej obstrukcji na różnych polach wszelkich przedsięwzięć, które mają charakter ekologiczny. To jest swoisty paradoks, ale taki jest sposób działania tej organizacji i na to nie ma i nigdy nie będzie zgody, aby dawać temu przyzwolenie. W moim osobistym przekonaniu to, co robią aktywiści Terry, działa, to jest sprzeczne z interesem mieszkańców, działają w swoim partykularnym interesie politycznym, tak? Ponieważ to jest ich paliwo polityczne. Ekologia jest paliwem politycznym dla aktywistów Terry, natomiast ich ostatnie działania są sprzeczne z interesem miasta, są na szkodę, myślę, miasta i również mieszkańców. Tu nie chodzi tylko o instalację UZWS, instalację, o której już tutaj pani Katarzyna Duć wspominała. Instalacja, która, przypomnę, jest najnowocześniejszą instalacją tego typu. Instalacją, która ma powstać, ma służyć oczyszczaniu powietrza przy linii technologicznej, przy suszarni płyt wirowych. Instalacja ta ma drastycznie zredukować emisję lotnych związków organicznych, w tym związków wodorowych, które są tak dla mieszkańców głównie wschodniej części miasta uciążliwe, ma doprowadzić do redukcji emisji pyłów zawieszonych PM10, PM2,5. Proszę Państwa, no, to są obiektywne fakty. Dlaczego organizacja, która chce być organizacją ekologiczną, torpeduje inicjatywy, przedsięwzięcia, które są w interesie mieszkańców i miasta. To nie jest odpowiedzialna postawa, to nie jest odpowiedzialna polityczna postawa, to jest cynizm i niestety działanie w swoim partykularnym interesie. Taka obstrukcja, o której już wspominałem, miała miejsce nie tylko w przypadku instalacji UTWS, tak? Miało to miejsce również przy budowie, podczas budowy hali produkcyjnej, która jest zlokalizowana specjalnie w słupki strefie ekonomicznej. Miało to miejsce podczas niwelacji, likwidacji hałdy na biomasę na terenie firmy Pronospan. Tak było również w przypadku próby blokowania importu drewna poużytkowego do produkcji płyt. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To jest szereg logicznych, według Terry, działań, które zmierzają do tego, żeby rozwój ekonomiczny tego miasta spowolnić i aby powietrze nad Szczecinkiem wciąż było momentami uciążliwe dla mieszkańców, ponieważ to jest interes tego stowarzyszenia. Ja z tego miejsca w imieniu swoich kolegów apeluję do Państwa, nie dajcie się zwieść, odczytujcie szczere intencje organizacji Terra. W ich interesie jest, aby powietrze nad Szczecinkiem było cały czas, nazwijmy to w cudzysłowie, kontrowersyjne, tak? W ich interesie jest, aby nasze przedsięwzięcia ekologiczne i ekonomiczne się nie powiodły. Tak więc apeluję do Państwa, bardzo dokładnie odczytujcie intencje działaczy Cisterna. Dziękuję serdecznie. No cóż, proszę Państwa, ja tutaj mogę tylko podsumowując powiedzieć jedno, jednym zdaniem. Zgadzam się ze wszystkimi swoimi przedmówcami. My dzisiaj powinniśmy wszyscy stać się w jednym szeregu. Wszyscy powinniśmy walczyć o czyste powietrze w Szczecinku. Wszyscy mamy świadomość tego, że zakład do tej pory rozrabiał. Niemniej jednak, tak jak powiedziałem na początku, uporządkował sprawy związane z wodami opadowymi deszczowymi. Zlikwidował hałdę. Częściowo zlikwidował ciążliwość powietrza. Naprawdę, tak jak powiedział Jakub, krok po kroku dajmy tej firmie ucywilizować się. Czas najwyższy. Oni tak czy siak będą musieli to zrobić, myślę, żeby to powstało jak najszybciej. Dla nas jest ważny każdy dzień. Bądźmy za tym, zawierzcie dzisiaj rozsądkowi, posłuchajcie tego, co wam rozsądek mówi. Naprawdę, Szanowni Państwo, też mówię do tych, którzy zawierzyli stowarzyszenie Terra. Naprawdę, zacznijcie spoglądać trzeźwo na tę sytuację i bądźmy za czystym powietrzem Szczecinu. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.
Miasto z wizją.pl. To dla Was zmieniamy Szczecin. www.miastozwizją.pl.